Chciałabym skończyć przede wszystkim studia, ponieważ studia psychologii są 5-letnie, jednolite magisterskie. Ja teraz zdałam na 3. rok, albo okaże się, czy zdałam, bo sesję musiałam przełożyć na wrzesień, ale bardzo wiąże z tym moją przyszłość, może jakiś mój prywatny gabinet psychologiczny, może bardziej pójdę w kierunku psychologii sportu, bo teraz też w trakcie roku akademickiego uczestniczę w spotkaniach Koła Naukowego Psychologii Sportu i prowadzę warsztaty z dziećmi, czy młodymi piłkarzami, czy może w czy nawet koszykówka, więc mam już troszeczkę takiego doświadczenia i ta psychologia to taki temat mi bardzo bliski. Myślę, że się w tym dobrze odnajduję. No i też to jest, mam wrażenie, teraz bardzo ważny temat, że widać ten kryzys w tym obszarze, więc chciałabym się tym zająć. Właśnie ta psychologia pojawiła się u mnie tak jakoś nagle. Nie wiem, jak nawet opisać ten moment, bo to mi się pojawiło, ja to poczułam i postanowiłam po prostu postawić wszystkie karty na to. Zmieniłam tę deklarację i dostałam się na studia. Co się stało, że na wrzesień musiałaś przełożyć? Stało się to, że po prostu poświęciłam wszystko właśnie dla konkursu Miss Polonia. Znaczy poświęciłam wszystko. Musiałam sobie to tak zaplanować, to ponieważ miałyśmy zgrupowanie dwutygodniowe przede wszystkim na koniec czerwca, czyli w terminach sesji. I to był ten główny moment, dlaczego zmieniłam. A jak to jest na studiach i czy ty się zastanawiasz, czy nie weźmiesz urlopu dziekańskiego, bo jednak tych obowiązków jest dużo i jak do tego uczelnia podchodzi? Ogólnie moja uczelnia do konkursu, w którym wzięłam właśnie udział, ponieważ rozmawiałam z panią prodziekan, podeszła bardzo sympatycznie, bym powiedziała, ponieważ dostałam indywidualną organizację studiów, żeby ułatwić mi połączenie tak powiedzmy trudnego, angażującego kierunku do studiowania, jak i wszystkich obowiązków wynikających z bycia właśnie finalistką. Także moja uczelnia podeszła bardzo sympatycznie do mnie. Jeżeli chodzi o ten urlop dziekański, faktycznie rozważam, ale myślę sobie w głowie, że jednak moja ambicja i taka pracowitość chciałyby to pokonać, chciałyby to wszystko pogodzić. I tutaj nie chodzi bardziej o właśnie te obowiązki, tylko o to, że wyjazdy na konkursy międzynarodowe po prostu wymagają też czasu. To są kilkutygodniowe przygotowania i bardziej chodzi o te nieobecności, czy na to moja uczelnia się zgodzi. Ale teraz są jeszcze wakacje, więc pewnie będę rozmawiać na początku roku akademickiego o tym. A koledzy, koleżanki z ławki, jak zareagowali? Bardzo pozytywnie. W ogóle ja mam taką grupkę 5 dziewczyn, 5 koleżanek na uczelni, z którymi się bardzo dobrze trzymam. I dziewczyny tak naprawdę już mnie też namawiały na ten konkurs, czy wojewódzki, właśnie Miss Polonia województwa lubelskiego, czy bardzo mi kibicowały. Nawet na takim spotkaniu jednym dały mi taką szarfę, nasza Miss Polonia. Więc spotkałam się bardzo z pozytywnym odbiorem i z bardzo dużym wsparciem.